Biały katamaran już za chwilę zaprosi na swój pokład. Przed nami kolejna atrakcja, kilkugodzinny rejs. Port w Ushuaia nie wygląda imponująco, ale przyjmuje nawet największe statki pasażerskie. Głęboki fiord zapewnia spokojną przystań. Kanał Beagle zyskał swoją nazwę od brytyjskiego statku HMS Beagle, na którym Karol Darwin odbył podróż dookoła świata. Te wody były niedawno przyczyną konfliktu militarnego między Chile i Argentyną. Zakończyła go mediacja papieża Jana Pawła II w 1984 roku. Dopływamy do wysepki zamieszkanej przez kormorany. Tu te ptaki mają białe brzuszki, co z daleka upodabnia je do pingwinów. Kormorany nie reagują na przybycie katamaranu. Spokojnie zajmują się swoimi sprawami. Kanał Beagle jest cieśniną między wyspami archipelagu Ziemia Ognista. Ma długość 370 km, czyli mniej więcej tyle, ile droga z Warszawy do Wrocławia. Przepływamy do kolejnej wyspy, którą zamieszkuje kolonia uchatek patagońskich. To podobne do fok tutejsze drapieżne ssaki. Żywią się rybami i głowonogami. Zwierzęta również przyzwyczaiły się do widoku turystów. Grzeją się w letnim słońcu. Stajemy się świadkami zalotów młodej samicy do samca. No daj buzi, no daj buzi proszę. Odpowiedzi nie zacytuję, chyba była niecenzuralna. W końcu samiec ustępuje i chętnie poddaje się pieszczotom samicy. A może tylko nam się tak zdaje? Konkurencje robią nam inne jachty i katamarany. Na kolejnej wysepce w kanale Beagle stoi latarnia na końcu świata. Tu każdy musi zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Fotografia tej latarni jest we wszystkich przewodnikach po południowej Argentynie. Płyniemy dalej. Co chwila mijają nas niewielkie kolorowe statki handlowe oraz jachty. Jedne płyną do Ushuaia, inne dotrą do niewielkiej osady chilijskiej, która leży na południowym brzegu kanału. Tuż nad wodą śmigają ptaki. Krajobraz zmienia się. Południowe Andy mają tu łagodne zbocza. Niezbyt wysokie brzegi zbudowane są z jasnych skał i pokryte zieloną roślinnością. Wszyscy wypatrują największej atrakcji tej wyprawy. Na niewielkim wyniesieniu wysepki pokrytej grubym żwirem stoją tysiące niewielkich pingwinów. Już oswoiły się z grupami fotografujących turystów. Nasz katamaran staje przy samym brzegu, ale nikt nie może wysiąść na ląd. Wszyscy w ciszy i skupieniu obserwują ptaki. Chód na dwóch nogach upodabnia je nieco do ludzi. Oglądamy jakby karykaturę samych siebie. Niektóre zastygły w zamyśleniu, inne próbują w wodzie znaleźć coś do zjedzenia. Część odbywa przechadzki o nieznanym dla nas celu. Od czasu do czasu zdarza się między nimi sprzeczka, ale na ogół jest spokojnie. Pingwiny magellańskie zimą przenoszą się bardziej na południe. Do kanału Beagle wracają kolejną wiosną. Niestety, pora wracać, choć większość z nas nie może się oderwać od pingwinów. W drodze powrotnej widzimy liczne stare wraki tkwiące na skałach kanału Beagle. Na szczęście nasz katamaran trafia bezpiecznie do portu.